dyrektor Domu Kultury w Kozach, filmowiec, pasjonat filmu animowanego, filmy jego autorstwa na licznych festiwalach filmów nieprofesjonalnych w Polsce zdobywają nagrody. Od początku lat 90. związany aktywnie z lokalną prasą, współtworzył wydawaną przez kilka lat Gazetę Koziańską i lokalne czasopismo Koziańskie Wiadomości. Współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków KUS i współorganizator Izby Historycznej w Kozach. Inicjator powstania Domu Kultury w Kozach. Wspomaga miejscowe zespoły muzyczne, opiekuje się Młodzieżową Orkiestrą Dętą, organizuje przegląd orkiestr dętych, który z czasem zostaje przekształcony w festiwal. Obecnie międzynarodowa impreza muzyczna. Jest autorem opracowania dotyczącego tradycyjnego stroju noszonego dawniej w Kozach. Wyróżniony złotą odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego i honorową odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.